Kowalski, Patryk Rafał Lefragudzicz oraz Grabik Wojciech. Ponad 160 zawodników, nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy, od wczesnych godzin porannych rywalizowało o triumf w Memoriale. Walczą młodzi adepci zapasów od wieku 15 do 10 lat. Cieszymy się bardzo, że frekwencja na zawodach dopisała. Mamy już swoją taką dobrą historię tych turniej i wielu zawodników, nawet z zagranicy, przyjeżdża do nas na turniej. W tym roku gościmy na tym turnieju zawodników z Hiszpanii, Holandii, Belgii i Ukrainy. Józef Moczyński, czyli osoba, która jest wspominana w czasie wydarzenia, to założyciel klubu Sobieski Poznań. W czasie tegorocznej edycji Memoriału młodzi zapaśnicy mogli spotkać się z idolami, jakimi bez wątpienia są medaliści olimpijscy Józef Tracz i Tadeusz Michalik. Obserwowanie młodych zawodników było dla nich pewnego rodzaju powrotem do przeszłości. Tak jak te dzieciaki dzisiaj zaczynają, ja tak samo zaczynałem. Niczym się to nie różniło u mnie, więc wróciło mi to po prostu jak kiedyś właśnie zaczynałem i te pierwsze stresy, pierwsze walki. No pamiętam to jak dzisiaj, nie? Było fajnie, ale zarazem też trochę mnie to paraliżowało. Walki młodych zawodników są często bardzo emocjonujące i efektowne. Dużo ciekawsze i widowiskowe, fajne dla oka, ponieważ dużo się dzieje, dużo chwytów, więc dzieci nie kalkulują jeszcze, czy nie walczą na oszczerzenia, na upomnienia, tylko starają się położyć przeciwnika na łopatki, bądź sprowadzić do parteru i zdobyć punkty. Nie inaczej było dziś w Poznaniu. Nawet osoby, które w swoim życiu widziały liczne pojedynki na najróżniejszych imprezach, miały co podziwiać. Właśnie widziałem fajną walkę między zawodnikiem Unia Swarzędz a KS Sobieski Poznań. Naprawdę, kurczę, to co tam robili, te wywrotki, ręka, głowa, naprawdę rzuty były na wysokim poziomie i to w tym wieku, nie? Więc fajna walka. Od razu jakaś fajna walka, to się rzuca w oczy i się ogląda. Jaka tą walkę zapamiętałem najbardziej. Same wyniki nie były najważniejsze, gdyż na tym etapie trudno wskazać przyszłych reprezentantów. Niemniej cieszyć może liczba uczestników turnieju. Myślę, że z tej grupy, zresztą z masowości, zawsze wychodzi jeden medalista olimpijski. I za to trzymamy kciuki.